Witam wszystkich z tej strony. Fil konieczny. W dzisiejszym filmie pomówimy o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zaczynacie przygodę z kryptowalutami i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod filmem kliknijcie w nazwę mojego kanału YouTube. Po przeniesieniu na stronę profilową mojego kanału YouTube, w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam i z których sam korzystam. Dodatkowo, pod filmami w miejscu na opis, po kliknięciu w Show More, znajdziecie linki do zapisu na mój newsletter oraz najbliższe webinary, na których będę omawiać obecną sytuację na rynku. Zapraszam Was również do śledzenia mnie na Twitterze oraz Instagramie, gdzie często wrzucam różne aktualizacje, gdy nie mam czasu na nagrywanie. A więc zaczynamy. Obecnie market cap wynosi 889 miliardów dolarów, a cena bitcoina to 16 969 dolarów. No i jest on w tej chwili na nieznacznym plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. O ile bitcoin kosztuje w tej chwili 16 900 dolarów, o tyle jeszcze dzisiaj kosztował ponad 17 000, a nawet ponad 17 100, więc lekkie odbicie jest. W skali 7 dni bitcoin wzrósł o 2,1%. Natomiast gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według market capu, to możemy zaobserwować, że w ciągu ostatnich 7 dni, no tutaj rynek jest, Niezdecydowany. Część projektów jest na zielono, część projektów jest na czerwono. I tak też Ethereum potrafiło urosnąć o ponad 7%, gdzie taki Binance coin, który robi bardzo dobre wzrosty, stracił w skali jednego tygodnia 2%. Dodatkowo też mamy Dogecoina, który wystrzelił w kosmos wzrost na poziomie blisko 25% po tym, jak wyszły plotki mówiące o tym, że potencjalnie Dogecoin może być używany na Twitterze jako waluta. Natomiast mamy też z drugiej strony Cardano, które straciło 1%, Polkadot, która straciła 1,5%, no i Polygon, które w drugą stronę zyskał ponad 8%. Także tak jak powiedziałem, rynek jest niezdecydowany. No i przy tych wzrostach bitcoina altcoiny zazwyczaj, przynajmniej w tym dobrym rynku powinny rosnąć o wiele więcej. Natomiast w tym rynku, w którym część inwestorów mówi, że hossa powinna już się zaczynać, o czym dzisiaj też pomówimy. Z drugiej strony część mówi, że musimy polecieć na 13 tysięcy w dół. No widać tutaj, że inwestorzy niechętnie wchodzą w altcoiny. Moim zdaniem to bardzo dobra decyzja. Mam nadzieję, że była ona podjęta o wiele, wiele wcześniej, bo tak jak już mówiłem wam, wielokrotnie, w Bessach, przy długich spadkach, altcoiny spadają o wiele więcej niż Bitcoin. Dlatego też moja strategia zakłada w tej chwili akumulację Bitcoina, Etera oraz Binance Coina, ponieważ to są takie powiedzmy podstawowe projekty, które mają największą szansę na przetrwanie. Natomiast gdy byliśmy jeszcze gdzieś tam na szczytach i rozpoczynała się Bessa, to gdzieś tam mówiłem wam o tym, by dla bezpieczeństwa. Przechodzić w bitcoina, po czym okazało się, że faktycznie bitcoin stracił o wiele mniej niż większość altcoinów. Kolejnym takim zagrożeniem rynku kryptowalut jest wszystko to, co dzieje się dookoła FTX-a, a może raczej powinienem powiedzieć, że to co. Zaczęło się dziać po upadku FTX. -a. O samym FTX nagrałem dla Was dwa filmy, także jeżeli ich nie widzieliście, to myślę, że powinniście je zobaczyć, by gdzieś tam powiedzmy zwiększyć swoją wiedzę na temat rynku kryptowalut i tego, co w nim się dzieje i jakie oszustwa tutaj odchodzą i przechodzą, wręcz bym powiedział, dzięki plecom gdzieś tam w rządzie. Natomiast wracając do samego tematu. Po tym upadku FTX coraz więcej mówi się o regulacji kryptowalut, ale co gorsze, coraz więcej mówi się o tym, że większość altcoinów to są tak zwane securities, no i one nie będą zgodnie z prawem chociażby w Stanach Zjednoczonych mogły być na większości giełd. Takie giełdy kryptowalutowe będą musiały zgłosić się po security license, no i potencjalnie coraz głośniej mówi się o upadku wielu projektów, o tym, że tak naprawdę nie będą mogły być listowane. Oczywiście tutaj mówimy, to, mówimy tutaj tylko i wyłącznie o rynku amerykańskim, natomiast jest on na tyle duży, że potencjalnie tego typu sytuacje mogą nam zrobić dosyć duże spadki altcoinów. Czy to się wydarzy w ciągu najbliższych tygodni, czy też miesięcy? No tego jeszcze nie wiemy. Na razie mamy tylko i wyłącznie pogłoski na temat tego, że większość Altcoinów będzie traktowane jako securities, gdzie wiemy już, że według rządu amerykańskiego bitcoin takim security tokenem nie jest. Z tego też względu uważam, że bycie w altcoinach jest błędem inwestycyjnym, żeby nawet nie powiedzieć głupotą. E, mógłbym powiedzieć, że jest to głupota z tego względu, że wystarczy prześledzić, jak to wszystko wyglądało we wcześniejszych cyklach, aby dowiedzieć się, że tak naprawdę nie dość, że altcoiny tracą o wiele więcej niż chociażby bitcoin to dodatkowo, gdy rozpoczyna się hossa, czyli czysto teoretycznie gdy część osób myśli, że skoro jesteśmy na dołku, no to warto kupić altcoiny, bo te altcoiny rosną więcej. Otóż okazuje się, że gdy taka hossa się rozpoczyna, no to altcoiny nie rosną więcej niż bitcoin, ponieważ ten strach, czy to hossa, czy nie hossa jest na tyle duży, że altcoiny dopiero zaczynają rosnąć w późniejszym terminie i tak naprawdę trzymanie bitcoina nie dość, że jest najbezpieczniejsze, to jest najbardziej opłacalne. A w obecnej sytuacji trzymanie nie altcoinów w sytuacji, w której gdzieś tam mówi się o regulacjach rynku kryptowalut, wydaje mi się zbyt dużym ryzykiem. W tym miejscu część osób mogłaby zadać pytanie, to dlaczego trzymasz Ethereum oraz Binance Coina, skoro to są także altcoiny. Otóż trzymam je do tego, że potencjalnie Ethereum też może nie być traktowane jako security, o czym mówi się coraz częściej, a dodatkowo Binance Coin wydaje mi się najmocniejszym e, z Altcoinów, najmocniejszym z tokenów, zwłaszcza tych giełdowych. I teraz patrząc na to czysto, Logicznie, powiedzmy tak, na chłopski rozum, jeżeli faktycznie będziemy mieli takie regulacje rynku kryptowalut, jeżeli większość altcoinów zostanie uznana jako securities, to takie giełdy kryptowalutowe będą musiały wystąpić o specjalną licencję i będą mogły tylko i wyłącznie listować projekty, które spełniają pewne normy prawne. No i patrząc na to, że giełda Binance jest największą giełdą na świecie, a dodatkowo po upadku FTX-a się jeszcze bardziej umocniła, no to wydaje mi się, że ich pierwszym jakby problemem to będzie to, by sprawić, aby Binance Coin znajdował się dalej na giełdzie Binance. No nie wyobrażam sobie sytuacji, w której na Binance nie ma Binance Coina, a są inne projekty, więc patrząc tutaj pod kątem ryzyka, wydaje mi się, że jest to najmniej ryzykowny altcoin, tak samo jak i Ethereum, ale tak czy siak, trzymam ich po 10% na wszelki wypadek, gdybym się pomylił. Dobrze, sprawdźmy zatem, co tam słychać w wielkim świecie. Co słychać, chłopaki, w wielkim świecie? A co gazet nie czytasz? Na początek, informacja ze Stanów Zjednoczonych, a mianowicie senatorowie właśnie w Stanach Zjednoczonych mówią o tym, że należy natychmiast uregulować kryptowaluty po tym, jak upadł FTX, czyli mówią dokładnie to, o czym wspominałem na samym początku tego nagrania. Czy regulacje oznaczają delegalizację? Otóż nie, to nie jest delegalizacja, natomiast potencjalnie regulacje mogą chociażby gdzieś tam skupić się na projektach kryptowalutowych, tak jak mówiłem, na tym, czy są one securities i wymagają licencji, czy też nie. I jeżeli okaże się, że większość altcoinów gdzieś tam ma, powiedzmy, grupę ludzi, którzy dostarczają te tokeny, może to zostać uznane jako security. No, i tym samym potencjalnie wiele projektów straci płynność, wiele projektów będzie niedostępnych. No i można jeszcze by było z rok temu się pocieszać, że tego typu projekty przejdą na deksy na giełdy zdecentralizowane, bo jeszcze gdzieś rok temu, półtora roku temu wierzyliśmy przy tej fali giełd zdecentralizowanych, że one nas tak naprawdę uratują od wszelkich regulacji, po czym okazało się, że giełdy zdecentralizowane także mają programistów, deweloperów, także mają właścicieli, którzy. Którzy gdzieś tam współpracują z. Rządami, usuwając chociażby Monero i jakieś tam projekty, które były nie po drodze rządzącym. Także wydaje mi się, że to nie będzie delegalizacja, to nie będzie zakaz kryptowalut, a wręcz jestem przekonany, że tak nie będzie. Natomiast potencjalnie wiele projektów może zniknąć, wiele projektów może stracić płynność, no i zamieszanie na rynku kryptowalut może być chociażby porównywalne do tego, co miało miejsce przy okazji pęknięcia bańki na dotkomach. Jak już jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, no to przy nich pozostajmy. Na Business Insiderze możemy przeczytać, że szansa na to, że w Stanach Zjednoczonych będziemy mieli za rok recesję wynosi w tej chwili 100%. Myślę, że patrząc na to jak eksperci, specjaliści podchodzą teraz do ekonomii w Stanach Zjednoczonych, no to po raz pierwszy w historii nie będą ci eksperci zaskoczeni, bo faktycznie ta recesja nas czeka. Ciekawostką na pewno jest to, że mimo iż wszyscy, nawet eksperci, twierdzą, że czeka nas kryzys, prezydent Stanów Zjednoczonych Biden twierdzi, że kryzys nawet nie jest blisko. No, muszę przyznać, że trochę wygląda to jak taka amerykańska wersja Glapińskiego. Stoję jako jastrząb na czele jastrzębi, które tworzą w tej chwili Radę Polityki Pieniężnej. Kontynuując temat kryzysu, Deutsche Bank przewiduje, że giełda spadnie jeszcze o 25% od obecnych cen. Jeżeli chodzi o przewidywania Deutsche Banku, to są one różne, czasami trafiają, czasami nie trafiają, także aż tak bardzo bym tego do siebie nie brał. Natomiast my, jako inwestorzy, musimy zastanowić się, co wydarzy się, jeżeli faktycznie takie coś będzie miało miejsce, jak spadki na tradycyjnej giełdzie. Spadki o kolejne 25% na tradycyjnej giełdzie wywołałyby, moim zdaniem, bardzo, ale to bardzo duże spadki na rynku kryptowalut. Jeżeli chodzi o rynek kryptowalut e, i, i S&P czy też Nasdaq, mamy tutaj korelację. Czasami jest ona silniejsza, czasami słabsza chociażby też możemy powiedzieć, że nie było jej gdzieś tam, gdy mieliśmy hossę na rynku kryptowalut, bo rynek kryptowalut zaczął spadać niezależnie od tego, co działo się na nasdaq czyli inaczej mówiąc rynek kryptowalut gdzieś tam zaczął spadać od 10 listopada 2021, bo wtedy mieliśmy szczyt Bitcoina na poziomie 69 tysięcy dolarów, a NASDAQ jeszcze przez jakiś czas, przez dwa miesiące szedł do góry, więc tutaj korelacji nie było. Natomiast gdy te spadki na chociaż by SP na NASDAQu się rozpoczęły, to widać było, że ciągnęły one rynek kryptowalut jeszcze niżej. Więc potencjalnie, przy tego typu scenariuszu, jeżeli faktycznie będzie miał miejsce, no to bycie w altcoinach też raczej nie jest mądrą decyzją. Jeżeli będziemy potencjalnie w takim bitcoinie, no to straci on mniej niż altcoiny. Musimy też spojrzeć na altcoiny w nieco inny sposób, analizując to, jak one zachowują się w tej chwili. E spadkowo, oczywiście, względem tego, jak zachowywały się we wcześniejszej bezsie i tutaj niestety Dochodzimy do wniosków, że tak naprawdę, mimo iż ta bessa, którą w tej chwili mamy, trwa długo, jest ona długo, drugą najdłuższą bessą w historii kryptowalut, o tyle nie wszystkie altcoiny potraciły tak dużo, jak chociażby w roku 2018. W roku 2018 większość kryptowalut miała spadki na poziomie 95, 6, 7%. Dodatkowo też musicie wiedzieć, że jest to ogromna różnica między 95% a na przykład 97%, lub też 98% od ATH to niby wydaje się, że to jest 1, 2 czy 3% różnicy, ale te 1, 2 3% różnicy jest jeżeli chodzi o cenę kosmiczne patrząc od ATH, także jeżeli potencjalnie tak na to spojrzymy, no to te spadki jeszcze procentowo nie były tak duże, więc jeżeli takie coś będzie miało miejsce, jak spadki na tradycyjnej giełdzie, no to bycie w Bitcoinie jest najbezpieczniejszą opcją i dlatego, że nie jesteśmy wróżbitami, nie jesteśmy wróżkami, które mają gdzieś tam szklane kule i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy takie spadki przyjdą, czy też nie, no moim zdaniem najlepszą strategią jest po prostu DCA, czyli zakup co jakiś czas, uśrednianie, jeżeli faktycznie te spadki przyjdą, będzie można dokupić. Jeżeli nie i będziemy mieli wzrosty, to gdzieś tam w późniejszym etapie, gdy będą przy Przychodzili nowi do tego rynku, tak zwana ulica będzie czas na wchodzenie w altcoiny, które też będą rosnąć więcej niż sam Bitcoin. Z dobrych informacji mamy jedną, która pochodzi z Brazylii: a mianowicie rząd Brazylii uregulował kryptowaluty, ale uregulował w taki sposób, że legalnie można już w całej Brazylii płacić Bitcoinem. Bitcoin uznany jest jako środek płatniczy. Po tej informacji od razu było widać, że rynek kryptowalut nieco się ożywił, a sam Bitcoin wzrósł powyżej 17 tysięcy dolarów za sztukę. Rząd Salwadoru dalej wierzy w Bitcoina. Prezydent Salwadoru stwierdził, że Bitcoin jest przeciwieństwem FTX i będzie kupować jednego bitcoina dziennie, czyli także robi DCA. No i cóż! Wychodzi na to, że Salwador będzie kupować 365 bitcoinów rocznie. To ja lubię, to ja rozumiem. Jakiś czas temu nagrałem dla was film dotyczący CBDCs, czyli walki z gotówką i wprowadzania nowego systemu finansowego, który... Całkowicie nas zniewoli. Ten film widziało już ponad 250 tysięcy osób, więc dosyć dobry wynik osiągnęliśmy. Myślę, że tego typu uświadamianie obywateli pomoże nam walczyć chociażby z wprowadzaniem CBDCs. To świadomość może tak naprawdę spowodować, że ludzie będą częściej używali gotówki. Swoją drogą, jeżeli nie widzieliście tego filmu, to zachęcam gorąco do zobaczenia go. Natomiast, jeżeli macie wolną chwilę dla naszego Wspólnego dobra. Uważam, że powinniście go gdzieś udostępnić na Facebooku, Twitterze i różnych platformach społecznościowych, ponieważ w taki sposób jedynie możemy walczyć oddolnie z rządzącymi. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze kroki w, ku wprowadzaniu CBDC, no to dowiadujemy się, że pierwszy bank w Niemczech całkowicie zrezygnował z gotówki. Klienci banku Raiffeisen Bank niebawem będą musieli przygotować się do poważnych zmian. Poza zapowiadanym od dłuższego czasu zamknięciem wielu oddziałów, niebawem przestanie funkcjonować możliwość wykonywania operacji gotówkowych. Idąc dalej, w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, wystartował 12-tygodniowy program pilotażowy, który właśnie ma zająć się cyfrową wersją amerykańskiego dolara. Do tego tydzień temu Bank of England w Wielkiej Brytanii stwierdził, że Anglia potrzebuje cyfrowego funta. W Indiach także ruszył program testowania cyfrowej waluty. Dwa dni temu dowiedzieliśmy się, że w czterech miastach cztery niezależne banki ruszyły z programem pilotażowym, właśnie indyjskiego CBDC. No, wygląda to trochę tak, jakby ta pętla na naszych szyjach się zaciskała. Z jednej strony regulacja rynku kryptowalut, gdzieś tam myśli się o tym, czy Projekty kryptowalutowe to nie czasem securities wymagające licencji, a z drugiej strony rozpoczyna się programy pilotażowe walut cyfrowych. Potencjalnie możemy dojść do takiego do takiej sytuacji, w której będziemy mieli Bitcoina, Ethereum, może kilka jakiś podstawowych kryptowalut, które gdzieś tam będą jakimś store of value albo opcją na chociażby inwestowanie, no i cyfrowe waluty. Jednoczesną eliminację gotówki. Oby tak nie było, także musimy uświadamiać wszystkich dookoła, by jak najwięcej płacili gotówką. Ciekawostką na pewno jest to, że wczoraj na oficjalnej stronie Europejskiego Banku Centralnego pojawił się artykuł o Bitcoinie. No i cóż, artykuł niestety mówi, że Bitcoin nie żyje. Tak naprawdę artykuł nie różni się niczym od tych wszystkich setek artykułów, które zawsze w Bessach, w dołkach mówią, że Bitcoin nie żyje i już nigdy więcej się nie podniesie. Generalnie Europejski Bank Centralny opisuje, że Bitcoin kosztował kiedyś 69 tysięcy dolarów, teraz kosztuje poniżej 17 tysięcy dolarów, mamy długie spadki, gdzieś tam upadek FTX i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj za wiele z tego artykułu nie wyczytamy. Natomiast po raz pierwszy tego typu artykuł o upadku bitcoina pojawił się na stronie, oficjalnej stronie Europejskiego Banku Centralnego, a nie jakimś Cointelegrafie czy też powiedzmy onecie. Także tutaj ciekawie dzieje się dookoła rynku kryptowalut i tego typu informacje powinny gdzieś tam zapalać nam czerwoną lampkę. No, i potencjalnie odchodzić od altcoinów. Jeżeli jesteście nadgorliwi gdzieś tam uważacie, że to dołek, i od teraz rozpoczną się wzrosty, i chcecie być już teraz w altcoinach, moim zdaniem popełniacie dosyć duży błąd. Hossa najprawdopodobniej będzie. Zresztą, chociażby możemy przeczytać na Inwestopedii, że JP Morgan, który z jednej strony jest za regulacjami rynku kryptowalut. Sam Jamie Dimon, CEO JP Morgana, twierdzi, że po tym upadku FTX-a musimy mieć jeszcze mocniejsze regulacje, że te, które mieliśmy, tak naprawdę nie powstrzymały chociażby stworzenia takiego projektu jak FTX czy Alameda Research, ale ten sam JP Morgan jednocześnie właśnie aplikuje o nazwę, o trademark dotyczący portfela kryptowalutowego. Czyli bank JP Morgan tworzy własny portfel kryptowalutowy, potencjalnie dzięki czemu klienci JP Morgana będą mogli przechowywać swoje kryptowaluty. Także raczej nie wygląda to tak, jakby kryptowaluty miały odejść, jakby miały być, Całkowicie zdelegalizowane, ale bardziej wygląda to tak, jakby miały być przejęte przez rządzących gdzieś tam za pomocą dosyć dużych regulacji KYC, AML, odtrącone zostaną te wszystkie projekty śmieci, wszelkie shitcoiny, no i gdzieś tam rynek myślę, że oczyści się z tego wszystkiego i skupi na prawdziwej wartości. Moim zdaniem, czy te regulacje są słuszne? Moim zdaniem nie, nie jestem za regulacjami. Jestem za tym, by każdy mógł sam za siebie decydować, w co chce inwestować. Jeżeli ktoś chce inwestować w jakieś skamy i potem tracić pieniądze, ma do tego prawo, jest dorosłym człowiekiem. No ale niestety, ten nasz świat tak jest skonstruowany, że gdzieś tam ktoś nad nami zawsze czuwa i mówi nam, co jest dobre, a co nie no i potencjalnie możemy tutaj z tego powodu spodziewać się tego, że te regulacje będą za mocne, zazwyczaj tak jest, że gdy wchodzą regulacje, no to są one przesadne, ale czy to będzie delegalizacja, tak jak już mówiłem moim zdaniem nie, bo wiele takich artykułów właśnie jak ten chociażby o JP Morganie, no pokazuje, że raczej gdzieś tam banki, banksterzy szykują się na rynek kryptowalut i ponowną hossę. Jeszcze zanim przejdziemy do działu ciekawostek, czyli najciekawszych wydarzeń oraz informacji minionych dni, mały off-top, ponieważ dosłownie minutę temu dostałem informację o tym, że mogę mówić już Wam o naborze do nowego sezonu mojej grupy inwestorskiej. Strona oraz ankieta zostały postawione dosłownie kilka minut temu. No i cóż, zatem mówię o naborze do kolejnego sezonu mojej grupy inwestorskiej, która ma na celu zrzeszać. Inwestorów, przedsiębiorców, ludzi, którzy specjalizują się w różnych branżach, tak by wspólnie osiągali jeszcze większe sukcesy, by wspólnie sobie pomagali i gdzieś tam realizowali kolejne cele. Sam pomysł stworzenia takiej grupy inwestorów powstał w mojej głowie gdzieś z półtora roku temu, dwa lata temu, gdy zauważyłem, że po tym jak osiągnie się sukces finansowy, o czym nie mówią różni, Kołcze finansowi, czy też ludzie od rozwoju osobistego, ale gdy osiągnie się pewien sukces finansowy, pewną niezależność finansową, to o ile wiele problemów jest bardzo szybko rozwiązywanych, o tyle pojawiają się kolejne. Pojawiają się problemy, chociażby takie, że część znajomych odwraca się. Od nas, gdy osiągamy jakiś większy sukces. Część znajomych w nas widzi swoją, jakby, porażkę, nie chcą chociażby, chociażby tego widzieć. Często nie mamy też o czym rozmawiać z takimi osobami, ponieważ czego nie powiemy, to zostanie odebrane, jakby, jakbyśmy się chwalili. Dodatkowo też powstają inne problemy, typu jak. Wychować swoje dzieci, by nie wyrosły na bananowe dzieciaki, problemy natury psychologicznej, ponieważ nagle się okazuje, że wszystkie marzenia możemy spełnić albo już spełniliśmy, no i co dalej? W ogóle tak, myślę, że się nie zastanawialiście nad tym. Myślę, że o tym dopiero już rozważają osoby, które jakiś sukces finansowy osiągnęły, ale w ogóle czym jest marzenie? Marzenie to jest jakiś cel którego w tej chwili nie możemy zrealizować. Czyli żeby powstało marzenie, to musimy coś chcieć, ale jednocześnie nie możemy tego w tej chwili zrealizować i myślimy o tym jak to zrobić, kiedyś byśmy chcieli i tak dalej, ale nie mamy możliwości. No i niestety, gdy ma się duże pieniądze i wszystko można zrobić w każdej chwili, no to nawet i nowe marzenia nie powstają, bo wszystko jest tak naprawdę kwestią decyzji. Chcę coś zrobić, albo nie chcę coś zrobić. Chcę polecieć do Laponii na skutery śnieżne, no to lecę. To już nie jest marzenie, tylko jakaś decyzja i to się wszystko robi. No i gdzieś tam to miesza też w głowie. I tak pomyślałem, że więcej osób, które gdzieś tam osiągnęły sukces, może mieć podobnie i warto zrzeszyć taką grupę ludzi, byśmy wspólnie sobie pomagali. Mamy też chociażby problemy takiej natury, że. Stworzyliśmy jakiś duży biznes, biznes, który ma 60, 80, 100, kilkuset pracowników, no i chcemy go sprzedać, nie wiemy jak. Na takich grupach znajdują się osoby, które już przez to przechodziły, albo z drugiej strony nie wiemy, czy go sprzedawać, czy nie, bo z jednej strony chcielibyśmy już mieć emeryturę, ale z drugiej strony boimy się, że ktoś naszego biznesu, naszego dziecka nie poprowadzi tak, jak my byśmy chcieli. I tak dalej, i tak dalej. Właśnie na tej podstawie powstał pomysł stworzenia takiej grupy inwestorskiej, grupy, która zrzesza specjalistów, przedsiębiorców, inwestorów. Z którymi wspólnie się spotykamy, wspólnie mamy mentoringi, wspólnie rozmawiamy, pomagamy sobie naszymi kontaktami i załatwiamy dzięki temu wiele różnych spraw, które w Polsce ciężko byłoby załatwić samemu. No i dodatkowo też jeździmy na wspólne wycieczki, wakacje. W tym roku byliśmy już w Laponii. Byliśmy w Egipcie, kilka razy spotkaliśmy się w Polsce, mieliśmy wyprawę kładową, wyprawę skuterami śnieżnymi, gdzieś tam psie za przęgi daleko daleko na północy. Tak czy siak kończąc już ten temat, jeżeli jesteście taką osobą, która ma podobne problemy, szuka kontaktów, szuka ludzi na powiedzmy podobnym poziomie gdzieś tam finansowym, którzy przechodzą przez podobne problemy, no to link do zapisu zostawię Wam pod tym filmem w miejscu na opis, dzięki czemu będziecie mogli wypełnić ankietę no i powiedzieć, w czym jesteście dobrzy, w czym możecie nam pomóc, do czego się takiej grupie przydacie i dlaczego powinniście zostać przyjęci. A więc powiedziałem, zatem nie przedłużając, przejdźmy do ciekawostek, czyli najciekawszych wydarzeń oraz informacji minionych dni. Na początek bardzo dobra informacja dotycząca całego rynku kryptowalut. Tak samo jak powiedziałem Wam przed chwilą o JP Morganie, który gdzieś tam rejestruje nazwę swojego portfela kryptowalutowego, tak i firma Shell wchodzi do świata kryptowalut, zamierza udostępniać różne płyny chłodzące górnikom kryptowalutowym, dodatkowo sponsoruje Bitcoin Magazine i chce zostać sponsorem konferencji Bitcoin w roku 2023 oraz 2020. 24. Stock Money Lizard na swoim Twitterze pokazuje nam wykres ceny bitcoina w odniesieniu do tzw. black swan events, czyli e, wydarzeń czarnego łabędzia, czyli wydarzeń nieciekawych dla rynków finansowych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Tak czy siak, pokazuje on nam, że zazwyczaj, kiedy mieliśmy taki black swan event te, te, te wydarzenia miały miejsce przy niższych wartościach bitcoina, gdzieś tam w okresie bezsowym i to jeszcze na ostatnich etapach, i zazwyczaj to był dobry czas na to, aby kupować bitcoina. I tak też mieliśmy chociażby. Mount Goxa, który ściągnął nam Bitcoina w dół. Mieliśmy Bitfinexa, który ściągnął nam Bitcoina w dół. Mieliśmy chociażby sytuację związaną z COVID i mamy w tej chwili FTX-a. Wygląda na to, według Stock Money Lizard, że powinniśmy Bitcoina akumulować. Natomiast jeżeli chodzi o tego inwestora, to w dalszej części tego nagrania będą jeszcze jego kolejne przewidywania. Po upadku ftx wiele giełd, wiele firm robi tak zwany proof of reserves, pokazuje swoje rezerwy, aby użytkownicy, aby klienci wiedzieli, że wszystko jest OK i środki są na miejscu. Rozpoczęło to w sumie Binance. Binance gdzieś tam po raz pierwszy pisało o tym, że wszyscy powinni pokazać, czy Posiadają pokrycie w pieniądzach, w kryptowalutach czy też w stablecoinach. No i cóż, dowiadujemy się, że Grayscale nie chce zrobić takiego proof of reserve. Twierdzi, że nie chce tego zrobić ze względów bezpieczeństwa. To jest dosyć ciekawe. Moim zdaniem, tego typu wymówka to jest jedna wielka bzdura. Następnie dowiedzieliśmy się, że część Bitcoinów, które posiada Grayscale przechowuje Coinbase. A. Dookoła Coinbase a także krążą plotki mówiące o tym, że potencjalnie może być niewypłacalny. Coinbase jakoś to odbija, że jest listowany na tradycyjnej giełdzie, że on ma regularne audyty i to jest po prostu jedna wielka bzdura. Natomiast dowiedzieliśmy się, że Coinbase przechowuje 635 tysięcy Bitcoinów dla Grayscale'a. No, ostatnio wychodzi nam wiele różnych ciekawostek dookoła rynku kryptowalut. Giełdy niechcący wysyłają kryptowaluty na inne giełdy, akurat w momencie, kiedy te drugie mają audyty, gdzieś tam inne giełdy trzymają różnym funduszom e, kryptowaluty. Wygląda to jak jedno wielkie dzielenie się środkami. Po tym, jak Grayscale stwierdził, że nie pokaże proof of reserves, Zaczęto spekulować, co by wydarzyło się, gdyby taki Grayscale upadł, i tak też doktor Profit na swoim Twitterze porównał chociażby Grayscale'a do Luny. Luna posiadała 80 tysięcy bitcoinów, gdzie Grayscale posiada ich ponad 600 tysięcy. Także upadek Grayscale'a no, byłby kosmicznym ciosem dla rynku kryptowalut. Genesis także ma podobne problemy, jak na razie wstrzymuje wypłaty dla swoich użytkowników. Także wygląda to nieciekawie. Na Dekrypcie możemy znaleźć artykuł o Celsjuszu. A dokładnie artykuł mówiący o tym, że wszyscy inwestorzy, którzy stracili środki na Celsjuszu, mają czas do stycznia, aby zgłosić się i wypełnić specjalną petycję, jeżeli chcą odzyskać swoje środki, lub też Część swoich środków, ponieważ nie wiemy, jak to jeszcze będzie wyglądało. Czy to będą wszystkie środki, część środków, jak to będzie dzielone. Tak naprawdę jest to wczesny etap, jeżeli chodzi o. Odzyskiwanie środków, bo dopiero zbierają się wszystkie poszkodowane osoby. Nawet porównując to do Mount Goxa i patrząc, jak to wszystko wyglądało, najpierw trzeba było dojść, ile tych środków zostało, następnie te osoby się zgłaszały, potem trzeba było podzielić te wszystkie środki przez osoby, które się zgłosiły, trzeba było dać czas dodatkowy osobom, które gdzieś tam się spóźniły, potem mieliśmy problemy poforkowe, bo powstały jakieś różne twory poforkowe od bitcoina i to wszystko trwało. Latami i w sumie dalej się nie zakończyło. Także Celsius gdzieś tutaj rozpoczyna tę drogę, jeżeli chodzi o odzyskiwanie środków swoją drogą. Celsius, który został zaatakowany najprawdopodobniej przez ftx i to FTX go pociągnął w dół. Tak czy siak, jeżeli straciliście swoje środki na Celsiuszu, no to możecie aplikować o ich odzyskanie. Unia Europejska twierdzi, że wszystkie kryptowaluty, które służą anonimowości, powinny zostać zdelegalizowane. Także mówimy tutaj chociażby o Piwiksie, Monero, może Dashu. Chociaż do końca anonimowy nie jest. I tutaj gdzieś we wczesnych latach 2017 kłóciłem się z fanatykami Dasha, którzy twierdzili, że jest anonimowy. Potem się okazało, że jednak nie, ale być może taki Litecoin, być może chociażby Cardano, które gdzieś tam też wprowadza jak Litecoin w funkcję prywatności. Nie wiemy, czy jest tutaj mowa o kryptowalutach. Typowo prywatnych, czy takich, które mają też funkcję e, prywatności. No i tutaj, wy, jako inwestorzy, musicie gdzieś z tyłu głowy mieć to, że jeżeli macie taki projekt, który gdzieś tam ma funkcję prywatną, opcję anonimowego przesyłu, no to e, tego typu projekt może być delegalizowany, usuwany z giełd, no a wy e, przez to stracicie płynność, no i potencjalnie cena tego projektu też będzie spadać. Więc w tej hoście. No, gdzieś tam ja osobiście trzymałbym się jak najdalej od takich projektów. Czy takie projekty warto posiadać dla samego siebie? By gdzieś tam w czasach CBDCs móc przesyłać za pomocą deksów czy też na darknecie wartość? Tak. By przekazywać wartość między sobą? Jak najbardziej tak. Ale czy w celach inwestycyjnych? No, raczej w celach inwestycyjnych nie. W tych wiadomościach ze świata kryptowalut postanowiłem także zebrać dla Was wszystkich tych, tych ludzi, którzy. Gdzieś tam mówią o regulacjach rynku kryptowalut, żeby trochę Was postraszyć, żebyście trochę przemyśleli swoją strategię inwestycyjną. I tak też na Yahoo Finance możemy przeczytać, że Mike Nowogradz, ból znany kryptowalutowy, człowiek, który mówi, że Bitcoin leci w kosmos i osiągnie wielkie wyceny. On sam twierdzi, że rynek kryptowalut powinien być nieco bardziej uregulowany. Mike Nowogradz wkurzył się, że przez brak regulacji taki upadek FTX-a może odciągnąć inwestorów od rynku i spowodować, że nie będą ufali kryptowalutom. Także nawet inwestorzy kryptowalutowi twierdzą, że powinno się regulować kryptowaluty. Oczywiście niektórzy. Inwestorzy kryptowalutowi, bo nie wszyscy. Na BBC News natomiast możemy przeczytać, że Bank of England twierdzi, że Wielka Brytania także powinna uregulować kryptowaluty, gdzieś tam zacieśnić te prawa. JP Morgan także naciska na regulację rynku kryptowalut. Swoją drogą ten sam JP Morgan, który aplikuje o nową nazwę trademark dla swojego portfela kryptowalutowego. Także tego typu informacje powinny nas cieszyć, bo jeżeli powiedzmy ktoś inny by chciał regulować kryptowaluty, a drugi bank by wprowadzał na przykład portfel kryptowalutowy albo dołączał się do rynku kryptowalut, no to moglibyśmy się gdzieś tam zastanawiać o co tutaj chodzi albo byśmy mogli dojść do tego, że są jakieś dwie grupy wpływów, jedne chcą inwestować w kryptowaluty, a drugie chcą je Jakoś przycisnąć i udusić. Natomiast, jeżeli mamy w ciągu jednego tygodnia dwie informacje od tego samego banku JP Morgan, że z jednej strony wchodzą do świata kryptowalut, a z drugiej strony chcą regulacji, no to bardziej pokazuje to, że gdzieś tam przygotowują się pod to, żeby ten rynek oczyścić z tych wszystkich shitcoinów, z tych wszystkich skamów. Na Inwestopedii pojawił się także dosyć ciekawy artykuł właśnie o tym, jak rynek kryptowalut może zmienić się. Dzięki regulacjom, właśnie chociażby w Stanach Zjednoczonych. Także link do niego znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis, jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani jego przeczytaniem, uważam, że zainteresowani powinniście być. Natomiast firma Ledger wypuszcza swoją pierwszą kartę debetową, także jeżeli jesteście posiadaczami Ledgera, możecie o taką kartę aplikować, no i wydawać swoje kryptowaluty w sklepach. Przy jednoczesnym braku wiedzy sprzedających. Także dla tych wszystkich osób, które twierdzą, że nie da się płacić kryptowalutami, mamy kolejną opcję, kolejną kartę, dzięki czemu chociażby będziemy mogli płacić bitcoinem, nawet w Biedronce, gdzie taka pani, która jest na kasie, nawet nie będzie o tym wiedziała. Także działa to na takiej zasadzie, że przelewamy nasze kryptowaluty na naszego ledgera. Podłączamy, go, podłączamy pod niego naszą kartę debetową, automatycznie balans się aktualizuje. No i te wszystkie bitcoiny, etery, czy co tam mamy, możemy zamieniać chociażby na złotówki. Ta karta będzie dostępna w Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. Sprawdźmy teraz, co dzieje się z giełdami kryptowalutowymi. W tych wiadomościach wyjątkowo dużo informacji. Zwłaszcza po tym, co wydarzyło się z ftx -em. Tak czy siak, na początek CEO giełdy Coinbase także twierdzi, że po upadku ftx rynek kryptowalut powinny objąć jeszcze większe regulacje. Po upadku FTX-a rozlał się także fat dookoła giełdy KuCoin. Część inwestorów twierdziła, że KuCoin zaraz upadnie, ponieważ ma ekspozycję na FTX, natomiast tutaj właściciele FTX stwierdzili, że to jest kompletny nonsens, jest to nieprawda. Jednocześnie ten sam KuCoin postanowił zrobić proof of reserves i udowodnić, że u nich wszystko jest ok, podając wszystkie adresy związane z kryptowalutami, jakie posiadają na stronie Nansen AI możemy już oglądać to co posiadają różne giełdy kryptowalutowe. Tutaj chociażby widzimy to co posiada giełda Binance. Link do tej strony zostawię wam pod tym filmem w miejscu na opis, jeżeli będziecie chcieli chociażby zobaczyć jakie środki posiadają różne giełdy kryptowalutowe. W tej chwili jestem dla przykładu na OKExie. ie i tutaj widzimy, że posiada on znacznie mniej środków niż chociażby giełda Binance. Tego typu strona też jest na rękę Binance'owi, ponieważ pokazuje, jak wielką przewagę ma on nad innymi giełdami kryptowalutowymi i jak dużo środków, środków posiada. Co pokazuje, jak wielu korzysta klientów z takiej właśnie giełdy. Dla przykładu, taki Bybit jest 30-krotnie mniejszy od giełdy Binance jeżeli chodzi o ilość trzymanych środków. Także to pokazuje naprawdę ogromną przepaść między różnymi giełdami kryptowalutowymi. Na stronie cryptonews.net możemy przeczytać o tym, że giełda Binance chce zakupić Genesis, czyli te wszystkie jakby długi Genesis i przejąć całą firmę. To potencjalnie uspokoiłoby rynek kryptowalut. Pytanie tylko czy nie jest to czasem jakiś zabieg marketingowy Binance'a, tak samo jak twierdził, że chce zakupić FTX'a, po czym nagle się rozmyślił. No to pytanie, czy nie mówią to samo o Genesis po to, aby pokazać, że my mamy środki, mamy pieniądze, jesteśmy największą giełdą, uratujemy cały rynek kryptowalut. No zobaczymy, jak to będzie. Natomiast takie przejęcie Genesis potencjalnie też byłoby dosyć dobrą informacją dla całego rynku kryptowalut. W ostatnim tygodniu zrobiło się także dosyć gorąco dookoła Uniswap, ponieważ niby miała to być super giełda, niby miała być bardzo anonimowa, a dowiedzieliśmy się, że potencjalnie zbiera dane swoich użytkowników. Uniswap broni się mówiąc, że nie zbiera danych personalnych, nie zbiera adresów IP komputerów. Jedyne co, no to sprawdza jaki typ przeglądarki jest używany do tego, aby korzystać z Uniswapa. Pytanie, czy to prawda, czy też nie? No, patrząc na to, co dzieje się na rynku kryptowalut, ostatnio, no to projekty, które mówią, że nie zamierzają upaść, na drugi dzień upadają. Także nie wiemy, czy to jest tylko i wyłącznie jakiś taki zabieg PR-owy na to, aby powiedzmy odwrócić uwagę, uspokoić inwestorów. No, potencjalnie. Gdzieś tam mieliśmy, mieliśmy mieć anonimowość, mieliśmy mieć decentralizację, a okazuje się, że jest tak samo jak na ceksach. Oszukali mnie banda złodziej. Po upadku FTX-a mamy także kilka dobrych rzeczy, dobrych rzeczy, które się wydarzyły. A mianowicie, świadomość inwestorów wzrosła, inwestorzy także zaczynają dbać o własne bezpieczeństwo i chociażby nie trzymają środków na giełdach o tym, że te środki z giełd odpływają, mówiłem wam już przy okazji ostatniego filmu o FTX-ie. Natomiast znalazłem dla was taki ciekawy artykuł, który mówi o tym, że półtora miliarda dolarów wyparowało z Coinbasea tylko i wyłącznie w ciągu 48 godzin. Także inwestorzy ściągają Bitcoiny z giełd. No a oczywiście dla nas, inwestorów długoterminowych, jest to bardzo dobra informacja, ponieważ im mniej Bitcoinów na giełdach, tym Większa szansa na wzrosty, ponieważ gdy będą przychodzili nowi inwestorzy do rynku, będą te bitcoiny chcieli kupować, a bitcoinów na sprzedaż dostępnych nie będzie, to cena będzie rosnąć szybciej. Kanadyjska giełda Coinsquare miała problemy z wyciekiem danych swoich klientów. Środki są bezpieczne, natomiast giełda przyznała się do tego, że część danych swoich użytkowników została wykradziona. Natomiast jedna z najstarszych giełd kryptowalutowych, giełda, od której w sumie ja sam zaczynałem swoją przygodę na rynku kryptowalut już w roku 2013, no nieciekawie, nieciekawie wszędzie, ponieważ dowiedzieliśmy się dosłownie wczoraj, że zwalnia ona 1100 pracowników. I myślę, że to jest dobry moment, aby przypomnieć Wam po raz setny, by nie trzymać kryptowalut na giełdach. Jeżeli jesteście inwestorami długoterminowymi, to powinniście trzymać swoje kryptowaluty na własnych prywatnych portfelach, takich, przy których macie dostęp do własnych kluczy prywatnych, ponieważ tylko dzięki temu jesteście realnymi posiadaczami swoich kryptowalut i macie największe tak naprawdę bezpieczeństwo. Giełdy kryptowalutowe to są takie kantory. I tak samo, jeżeli chcemy złotówki wymienić na euro, to tych euro nie zostawiamy w kantorze, tylko zabieramy je ze za sobą. Tak i jeżeli chcemy nasze złotówki wymienić na bitcoina, to tych bitcoinów na giełdach nie zostawiamy tylko zabieramy ze sobą, ponieważ giełdy upadają, giełdy mają problemy, giełdy zwalniają pracowników, giełdy także potencjalnie mogą zostać zhakowane. Także jeżeli jesteście inwestorem długoterminowym, nie trzymajcie kryptowalut na giełdach. Sprawdźmy teraz szybciutko, co dzieje się w projektach kryptowalutowych. Na początek VeChain. VeChain miał ostatnio dosyć ważną aktualizację, która zakończyła wprowadzanie tzw. POA 2.0 na projekcie Cardano będzie tworzony nowy stablecoin. Ethereum, które przez jakiś czas było projektem deflacyjnym i którego ilość cały czas nam spadała, Zaczęło ponownie rosnąć. To pokazuje, że wolumeny na rynku nie są takie duże. Wychodzimy teraz nieco powyżej tego poziomu, właśnie który mieliśmy w momencie merga, tak zwanego o którym już wszystko zapewne wiecie, bo wiele filmów na ten temat nagrywałem. No, można było się tego spodziewać, tak naprawdę, w rynku, jaki mamy w tej chwili. Natomiast to co widzieliśmy, co zaobserwowaliśmy w ciągu ostatnich tygodni, pokazuje, że jeżeli faktycznie ta hossa przyjdzie, no to Ethereum będzie projektem deflacyjnym, jego ilość będzie spadać bardzo gwałtownie. Cardano także pracuje nad swoją funkcją prywatności, o tym wspomniałem przed chwilą. Tutaj mamy artykuł na ten temat, artykuł który mówi, że Cardano będzie uruchamiało nowy blockchain, który będzie zajmował się prywatnością i osobny token. No i teraz pytanie, jak podejdą do tego rządy rządzący, którzy gdzieś tam przebąkują o tym, by całkowicie zdelegalizować tego typu projekty. No potencjalnie będzie można się z tego wycofać, będzie można ten blockchain odłączyć. No ale gdzieś, moim zdaniem, z tyłu głowy powinniście wiedzieć, że jakieś tam ryzyko, inwestując chociażby w Cardano, będzie w tej hojsie, bo mam nadzieję, że na obecnym mm, etapie rynku go nie trzymacie. Projekt Solana dostał bardzo mocno po tyłku przy okazji upadku FTX-a, co omawiałem w ostatnim filmie, ale tutaj mamy artykuł na Coingate, który mówi, że w samym FTX-ie trzymali miliard dolarów w USDT. Natomiast Dogecoin wzrósł o ponad 20, blisko 25% po tym, jak pojawiły się na rynku plotki mówiące, że potencjalnie może zostać walutą Twittera. No i na koniec przejdźmy do działu wróżbitów, czyli sprawdźmy sobie przepowiednie cenowe projektów kryptowalutowych oraz to, co znani inwestorzy myślą o rynku. Na początek Edward Snowden. Edward Snowden. Po raz kolejny, po raz drugi mówi o tym oficjalnie, że rozpoczyna akumulację bitcoina. No i co ciekawe, wrzuci on także na swojego Twittera wykres, na którym pokazuje swój pierwszy tweet mówiący o tym, że rozpoczyna akumulację. Także jego wcześniejszy tweet mówiący o tym, że rozpoczyna akumulację był tuż przed ogromnym wystrzałem cenowym. No i co ciekawe, teraz. Powiedział po raz kolejny, że rozpoczyna akumulację. Pytanie, czy sukces się powtórzy i będziemy mieli kolejny wystrzał, czy też nie. No cykliczność, cena bitcoina, etap rynku, w którym w tej chwili jesteśmy, no wszystko wskazuje na to, że te wzrosty powinny przejść. Stock Money Lizard po raz kolejny w dzisiejszym odcinku pokazuje nam dwa wykresy bitcoina. A dokładniej porównuje on nam upadek rynku po Bitfinexie i upadek po FTXie. I tak też mieliśmy dwa, trzy szczyty i górkę, a następnie rozpoczęły się wzrosty, jeżeli chodzi o e, sytuację z, związaną z Bitfinexem. I tak też wróży on nam z fusów i mówi, że mieliśmy jedną górkę, drugą górkę, trzecią górkę, i od teraz powinny być wzrosty. Porównuje on nam także tę sytuację w nieco inny sposób i tak też możemy zobaczyć, że tutaj mamy wykres Bitcoina przy okazji Bitfinex'a, no i wykres Bitcoina ten wyższy, jeżeli w odniesieniu do FTX'a. No i cóż, według niego jesteśmy w tej chwili na etapie tuż przed wzrostami. Mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia zupełnie prosto od siebie. Będzie dobrze. Także Stock Money Lizard wróży nam wzrosty. Natomiast Team Draper twierdzi, że w roku 2023 Bitcoin osiągnie poziom 250 tysięcy dolarów za sztukę. No, uważam, że na tym etapie rynku, biorąc pod uwagę cykliczność, nawet jeżeli Hossa przyjdzie, no to ten poziom wyceny Bitcoina jak na rok 2023 jest dosyć niepoważny. Mark Yusko natomiast twierdzi, że Bitcoin osiągnie poziom około 100 tysięcy dolarów w roku 2024. Mustasz na swoim Twitterze pokazuje nam cykliczność Bitcoina w oparciu o halvingi. I tak też okazuje się, że w roku 2015 Bitcoin osiągnął dołek 26 miesięcy po halvingu. W roku 2018 mieliśmy dołek 29 miesięcy po halvingu, a w tej chwili no w tej chwili jesteśmy już 31 miesięcy po halvingu. Także potencjalnie. No to także oznacza, że te wzrosty według cykliczności powinny przejść. Rover twierdzi, że to jest trzecia w historii bitcoina najlepsza szansa na to, aby akumulować go. Charles Edwards pokazuje nam podobną rzecz do tego, co widzieliśmy u mustasza. A mianowicie pokazuje nam ilość dni od halvingu i kiedy te wzrosty mniej więcej przychodziły. Także wygląda to trochę tak, jakby faktycznie te wzrosty miały teraz przejść. Thomas Lee twierdzi, że Bitcoin w tej chwili osi osiągnie poziom 200 tysięcy dolarów za sztukę. Z drugiej strony na The Daily Hodl możemy znaleźć artykuł, który mówi. Że jeszcze BESA będzie trwać i to będzie trwać kilka ładnych miesięcy. Możliwe, że nawet będzie trwać do kwietnia 2023 i dopiero w okolicach kwietnia rozpoczną się wzrosty. Cathy Wood twierdzi, że Bitcoin osiągnie poziom 1 miliona dolarów za sztukę do 2030 roku. No i na koniec TA Trader Alan pokazuje nam także piękny wykres Bitcoin, a piękną cykliczność. W oparciu o halwingi, która wskazuje na to, że w tej chwili powinny rozpocząć się wzrosty. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, przydał, oszczędził czas. Jeżeli tak, to oczywiście kliknijcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz, żeby algorytm YouTube'a lepiej pozycjonował ten film, by więcej osób dowiedziało się o kryptowalutach, co będzie dobre dla nas oraz dla nich, ponieważ im wcześniej się dowiedzą, tym lepiej dla nich. Natomiast jeżeli jesteście nowi na tym kanale, jeżeli chcecie dopiero zacząć interesować się kryptowalutami, to pod każdym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę główną mojego profilu w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam, z których ja sam korzystam, gdzie będziecie mogli kupić swoje pierwsze kryptowaluty. Natomiast najważniejsze, jeżeli jesteście nowi i chcecie się rozwijać, to tutaj macie zakładkę playlists, czyli playlisty, gdzie będziecie mogli znaleźć najciekawsze filmy. Klikając w tę zakładkę i zjeżdżając nieco na dół, będziecie mogli znaleźć takie playlisty, jak chociażby ważne filmy. I te ważne filmy to są, jak sama nazwa wskazuje, filmy, które powinniście zobaczyć, czyli każdy widz tego kanału powinien zobaczyć te 13 filmów. Klikając w to, oczywiście, rozwinie Wam się playlista. Tutaj macie podstawy. Jest to 12 lekcji dla początkujących. Natomiast klikając tutaj w prawo, gdzieś znajdziecie zakładkę, Recenzje kryptowalut, 43 recenzje różnych projektów, które Wam wytłumaczą, do czego służą różne projekty kryptowalutowe. Dzięki za wysłuchanie, do następnego razu, cześć.